Cześć wszystkim! Dzisiaj wracam do Was z malutkimi zakupami i to będzie Ulta i CVS. Bardzo często prosicie mnie, żebym Wam pokazywała rzeczy, które można kupić w sklepie Ulta. Ja nie kupiłam produktów właśnie tej firmy, ponieważ bardzo często uważam, że są po prostu za drogie, jeżeli chodzi o ich jakość, ale dorwałam kilka innych rzeczy i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja byłam na zakupach, musiałam do paczki, którą wysyłam, dodać kilka rzeczy, dlatego się wybrałam i tak wygląda torebka Ulta. W ogóle bardzo mi się podoba, bo jest koralowy kolor, tak więc spodobało mi się to. Przejdźmy do zakupów. Pierwszą rzeczą, dla której przede wszystkim zaszłam do tego sklepu, były pędzle Sam z Pixie Woo, które niedawno weszły w Anglii, do Anglii, znaczy w sumie u Was już chyba były wcześniej, nie pamiętam, nie wiem. I one weszły też do Stanów, właśnie są sprzedawane w sklepach Ulta. Ja musiałam i się wcześniej pomacać, bo chciałam przez internet zamówić, żeby nie jeździć tam daleko, ale stwierdziłam, że niestety, ale ja muszę je obmacać, ponieważ no, bałam się, że będą twarde, bo jak zobaczyłam ich ceny na stronie, to stwierdziłam, że muszę iść je pomacać, ponieważ one są bardzo tanie, te pędzle. I przyszłam tam i ona ma chyba, siostra Pixie Woo wydała chyba pojedynczych 5 pędzli, nie chcę Was oszukać, z czego spodobały mi się tylko niestety 2. Nad trzecim myślałam, bo jest naprawdę bardzo fajny, natomiast ja mam dwie wielkie kulki z Maestro, one są tam za mną z tyłu, tak więc tego do pudru nie potrzebowałam, natomiast bardzo spodobały mi się 2 pędzle. One wyglądają w ten sposób. To jest jeden flat top, drugi to jest pędzel do różu. Oba są syntetyczne i one się nazywają Real Techniques, tak to wygląda. Koszt to około 9,99, 8,99 i pędzel do nakładania cieni był za 6,99. Pędzel do rozczesywania chyba rzęs i do czesania brwi był chyba za 5,99 i ona też miała zestawy. Aha, jeszcze był do podkładu i kabuki, na tamte w ogóle nie potrzebam, bo ja już mam te pędzle. Żadne nie były powyżej 10 dolarów, natomiast były jeszcze zestawy po 3 pędzle, które były po 15,99, ale no były tak pędzle w zestawach poukładane, że niestety, ale by mi się nie przydały, tak więc wziąłam sobie pojedyncze i pokażę Wam pierwszy. Pierwszy, on się nazywa Stippling Brush. Wygląda w ten sposób. Bardzo ciekawe, no taki design. Tutaj jest właśnie napisane Stippling Brush. Pokażę Wam troszeczkę bliżej, żebyście mogły się przyjrzeć temu bliżej i zobaczyć moje krosty. O, tu wysadziło mnie. Tak więc tak wygląda ten pędzel. I ja go kupiłam, aha, jeszcze rączka też jest rozszerzana, zobaczycie, matowa. Ja go kupiłam tylko i wyłącznie po to, żeby aplikować sobie puder transparentny pod oczy, czyli jest to, muszę się cofnąć, czyli jest to akurat właśnie tutaj w te miejsce, ponieważ on jest dość mały, jest bardzo, bardzo miękki, włosie ma bardzo gęste i wydaje mi się, że za taką cenę jest naprawdę dobra jakość, ale nie wiem, nie używałam ich jeszcze, tak więc tylko po dotyku Wam mówię. Następnym pędzlem, który wzięłam, to jest Blush Brush, czyli to jest pędzel do różu. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest nasza kochana Pixie Woo. Tak więc bardzo sympatyczne opakowanie i już Wam pokazuję. On jako jedyny był, że można było go pomacać, bo ja sobie tam otwierałam je, resztę, no, znaczy dwa i kupiłam je, znaczy jeden, a ten był jako jeden do pomacania. I to jest, zobaczcie, taka duża gałka i on jest, widzicie, dual fiber, czyli ma dwa różne kolory, tak jak Skunks. I tutaj jest napisane nazwa firmy i jest napisane by Samantha. Jak ona ma na nazwisko? Chapman. Tak on wygląda. Jest dość duży, jak widzicie. I to jest pędzel do różu.
super. Naprawdę, jak go zobaczyłam, to mówię, od razu muszę te jajo wziąć, ponieważ bardzo mi się spodobał. Ale tak jak mówię, zrobię wam recenzję i jestem bardzo podekscytowana, że mogę w końcu spróbować pędzle osoby, którą tak bardzo długo oglądam na YouTubie. Następną rzeczą, którą kupiłam, jest Beauty Blender, ale to jest, się nazywa Super Blender. I to jest słynna gąbeczka. Natomiast dziewczyny, ja nigdy w życiu nie wydam 25 dolarów na gąbkę. Nigdy w życiu. To może być efekt HD, to może być wszystko w jednym. Ja nie wydam tylu. Ja kupiłam sobie tą gąbeczkę w Ulta za 4,99. Tak ona wygląda. Jest bardzo taka, to nie jest kawał gąbki takiej tandetnej, widać, że jest dobrze zrobiona w zasadzie, no co tu robić, ale chodzi mi o to, że ona nie jest taka miękka, jakby się wydawało po prostu patrząc na cenę, ale tak jak mówię, dla mnie Beauty Blender jest za drogi, tak więc ja sobie kupiłam alternatywę. Następną rzeczą, którą dorwałam, to jest odżywka do paznokci, a w zasadzie to nie jest odżywka, przepraszam, to jest top coat, patrzyłam na odżywkę. To jest top coat Ultra V z Sash Vit, nie wiem jak to się tam u was mówi. I zobaczcie jaka cena, on był przeceniony z prawie 10, z 9,25 na 2,99. Tak więc bardzo, bardzo dobra cena, jak go zobaczyłam, to od razu go wziąłam, też był ostatni już. I już wam go pokazuję. O, tak on wygląda. Buteleczka jest matowa. O, zobaczymy jak on się spisze. Mam nadzieję, że będzie równy as he good to go. Tak więc dam na pewno wam znać. Następną rzeczą kupiłam sobie dwa błyszczyki z firmy Essence. Jeden mam na ustach. Tak one wyglądają. Pewnie to są ze starej kolekcji, ponieważ u nas ich nie ma. Znaczy, nie ma nowych kolekcji u nas. Są tylko poszczególne produkty firmy Essence. I tym bardziej teraz one zostają powoli, powoli wycofywane. I ja dorwałam sobie takie błyszczyki. One się nazywają XXXL Shine. Tak więc tak one wyglądają. Pewnie u was już dawno, dawno temu były. Ten kolor, który ja mam, nazywa się Rising Star numer 04. To jest śmietanka z truskawką. Przepiękny kolor. Bardzo mi się one spodobały. I one były przecenione z 2 dolarów na dolara. I drugi, który mam właśnie na ustach, to jest 02 Light Candy i to jest właśnie taka morela z drobinkami. Bardzo, bardzo one ładnie pachną. No jedyna ta ich łopatka jest dość, widzicie, dość duża ona, ale fajnie pachną. Tak więc były one na przecenie i sobie wzięłam. Następną rzeczą to jest właśnie ten, to jest produkt, o który bardzo często mnie pytacie, bo pytacie mnie jak zwyciężyłam obgryzanie paznokci i jak one się stały dość twarde. To ja używam Hard as Nails z Sally Hansen, to jest bardzo tanie, to kosztuje 2,89 i pomogło moim paznokciom, to już jest moja trzecia butelka w tym momencie. Ja używam tego wspólnie z mamą, w zasadzie mama ma swoją buteleczkę i bardzo, bardzo mi się podoba to i dokładnie to się nazywa Hard as Nails, tylko tak. Tak więc tak to wygląda. I jeszcze jest różowy kolor, ale one się niczym nie różnią. Następną rzeczą w Ulta kupiłam sobie coś nowego, jak dla mnie, ponieważ to jest firma N7, dobrze mówię, albo Number 7, nie wiem. To jest ta firma chyba dostępna w Anglii, w Boots. Ona nie jest dość droga tutaj, ale ja bardzo chciałam wypróbować ten Hot Cleanser z tej Liz, ale że jest drogi i nie mam do tego dostępu, dałam szansę właśnie temu i to się nazywa Hot Cloth Cleanser i to jest właśnie z tej firmy, to jest duże, duże opakowanie, tutaj jest 200 ml i ja postanowiłam po prostu zobaczyć, czy moja cera się nadaje do takiego czegoś i tutaj dostajemy właśnie tą szmatkę muślinową gratis i
tak wygląda ten cały produkt do czyszczenia buzi właśnie na ciepło. Nie wiem, jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Zaciekawił mnie on i mam nadzieję, o, no tak, w bucie było, to dobrze mówiłam. Mam nadzieję, że będzie się spisywał, ponieważ jest dość tani, on kosztuje tylko 9,99, tak więc to wzięłam na wypróbowanie. I dwie ostatnie rzeczy, które kupiłam właśnie w Ulta, to jest odżywka do włosów z firmy, i oczywiście no, kokos, znając mnie. To jest odżywka organiczna, która jest 100% naturalna. Tak ona wygląda, sorry, ale zasłaniam się tutaj. One normalnie przychodzą do nas i tam jest chyba 250 ml czy 300. Natomiast ja w tej samej cenie, wiecie co, ja będę wam pokazywać z tej strony. W tej samej cenie ja zapłaciłam, dostałam 50% więcej, jak widzicie. Tak więc jestem bardzo zadowolona, że udało mi się po prostu między innymi próbowałam już to. To jest mleczko kokosowe w postaci musu pianki. To jest chyba moja, nie wiem, 39 butelka. I były one na przecenie, dollar off, tak więc sobie postanowiłam wziąć, bo moja już się kończy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Ulta. Potem miałam jeszcze kupony do Physicians Formula i dostałam bardzo, bardzo tanio produkty. W zasadzie nie dostałam, tylko kupiłam, żeby nie było potem. Ponieważ właśnie miałam te kupony i pierwszą rzeczą, którą kupiłam, którą bardzo chciałam wypróbować, to jest, to wygląda to jest w takim opakowaniu, to jest puste, bo już wyjęłam to. To jest, słuchajcie, to są trzy eyelinery, które na YouTubie amerykańskim porównywane są z eyelinerami z firmy MAC, a nawet lepiej, one są bardzo, bardzo, bardzo kremowe, dlatego ja powiedziałam, że muszę coś takiego wypróbować. I same eyelinery wyglądają w ten sposób. I tutaj macie opcje do różnych oczu. Możecie wypróbować sobie, jeżeli macie brązowe oczy, to do brązowych, jeżeli macie niebieskie, to do niebieskich. I ja właśnie sobie wzięłam opcję do niebieskich. Tutaj dostajemy trzy eyelinery. Się cofnę. Dostajemy trzy eyelinery i... ja już sobie tutaj dziabałam właśnie ten taki, to jest taki coś szafirowy kolor i tutaj mam szafirowy, brązowy i czarny na dole. Możemy je, zobaczcie, odczepić od siebie i one są wtedy w takiej małej formie. Dlatego wzięłam sobie trzy i do tego też jest całkiem sympatyczny pędzelek. I to kosztuje normalnie $11. Ja miałam kupon 4 off i potem 5 off. Tak więc za ten gadżet zapłaciłam 2 dolce. I drugą rzeczą, którą kupiłam, jest bronzer. I to jest bronzer z tej kolekcji Happy Booster. I to jest bronzer z kolekcji walentynkowej, o której było bardzo, bardzo głośno. Już wam pokazuję go, bo jeszcze go nie otworzyłam nawet. Dobra, mam. Tak wygląda bronzer. Jest po prostu przepiękny. I ja mam w kolorze light bronzer. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to jest na takiej... O, chyba nie. Nieważne. Musicie mi zaufać. Tak więc tak wygląda bronzer. Jak się go otwiera, to on otwiera się w ten sposób. I tutaj na dole mamy lusterko i pędzelek. Natomiast bronzer sam prezentuje się tak. Zobaczcie, serduszka piękne. Bardzo, bardzo mi się on podoba i ma bardzo ładny zapach. Tak więc on kosztował 14,49. 14,95 minus $5 kupon i minus 4 zapłaciłam za niego $5-6. Tak więc to. I ostatnie trzy rzeczy to są... No, zadaję się z Oleską, no to wiadomo, że lakiery będę kupować. Kupiłam sobie dwa lakiery z firmy Milani. To są lakiery holograficzne 3D. Już wam pokażę. Pierwszy kolor, który ja mam, to jest Digital. Pozdrawiam cię, Digital Girl. Tak więc tutaj jest właśnie ten kolorek. Jest przepiękny, już nie mogę się doczekać, kiedy sobie go trzepnę na pazury moje. Tak więc to jest ten. Ten drugi to jest Hi-Res 514. Już wam pokazuję bliżej. I to jest właśnie taki fiolet.
Zobaczcie. Fajne. Fajne są te lakierki. Dość drogie, jeżeli chodzi o tą firmę i o to, że to jest firma drogeryjna, bo kosztują 5,79. Ale było jeden kup, a drugi 50% off. I ostatnim lakierem jest lakier ozdobny, a w zasadzie to jest sam brokacik, jak widzicie, w takim właśnie kolorze. I to jest firma Confetti. I kolor tego to jest, o właśnie, 021 Pink Confetti. Tak to wygląda. Bardzo spokojny, jeżeli chodzi o te drobinki, ponieważ te drobinki nie są szalone, typu 185 kolorów w nich. Tutaj widzę srebrny, troszeczkę limonka, tak więc tak on się prezentuje na lato, super. I to by było na tyle, słuchajcie. Dam wam znać, jak te pędzle, bo dużo dziewczyn do mnie pisało już o tych pędzlach, tak więc dam wam znać, jak już sobie je trochę po... Przepraszam, ale mnie tu coś swędzi. Popróbuję i zapraszam do następnych filmików. Buziaczki, pa, pa!